Dobry wieczór. Szkoda, bo wydaje mi się, że nie był to zły mecz z naszej strony, natomiast no, Wisła dzisiaj była bardziej konkretna. Przede wszystkim daliśmy się złapać na kontrę i wynik otworzyła Wisła. Mieliśmy dosyć dużo problemów z Carlitosem. Dzisiaj grał naprawdę bardzo dobrze. Później ten rzut karny. Wydaje mi się, że gdyby nie to, to jednak byśmy doprowadzili do remisu, bo na pewno inaczej się gra z wynikiem 1-0, inaczej jak się prowadzi 2-0. No przede wszystkim te sytuacje, które żeśmy stworzyli, bo nawet przy 2-0, gdybyśmy strzelili bramkę kontaktową, to różnie to mogłoby się, by się zakończyć. Natomiast nie było łatwo w środku pola grać, bo jednak tam Poliącz i Basza grali naprawdę dobre spotkanie. Dzisiaj nie funkcjonowały nam tak jak w innych spotkaniach skrzydła przede wszystkim. Te boki to nie było to. Zmieniliśmy później, zmienili pozycję między sobą Robert i Kosa. Wyglądało to troszkę lepiej. No szkoda, bo czasami są takie mecze, że zagrasz słabiej i jesteś słabszy. Ja sądzę, że dzisiaj nie byliśmy słabsi, jednak Wisła po prostu była bardziej konkretna przy swoich sytuacjach. Chciałem zapytać właśnie o Koseckiego, bo w pierwszej głowie no przynajmniej raz miał taką sytuację, że gdyby wyłożył Piechowi, to miałby przed sobą praktycznie tylko bramkarza. On dostał reprymendę od pana w przerwie za to niepodawanie, bo w drugiej głowie wręcz na siłę podawał. Nawet sytuacja, kiedy mógłby oddać strzał. To są ułamki sekund, gdzie zawodnik musi podjąć decyzję. To jest niesamowicie ważne, podejmowanie szybkich decyzji. No i wtedy zdarzają się na pewno błędy. Nie mogę ganić zawodnika za taką czy inną decyzję. To też jest częścią futbolu i czasami się wybiera po prostu lepiej, innym razem zawodnik się pomyli. Ja widziałem Michała zmęczonego. Zaczynał coraz więcej błędów popełniać. Stąd chciałem wpuścić troszeczkę do środka pola świeżej krwi, z drugiej strony, żeby doprowadzić Kamila Wacka do odpowiedniej formy fizycznej. No chłopak musi po prostu grać, samymi treningami tego nie zrobimy. Jeśli nie ma już Państwo więcej pytań, dziękuję. Dziękuję panie trenerze, dobranoc.